Siostry i bracia, i tak przez kilka wydarzeń dzisiejszego dnia modlitewnych i to wydarzenie ostatnie, jakim był śpiew apelu jasnogórskiego, podziękowaliśmy Panu Jezusowi za dar świętego Jana Pawła II.
że 100 lat temu przyszedł na świat w Wadowicach na polskiej ziemi, ale dziękujemy za całe jego pasterzowanie, za całe jego przesłanie, za każde błogosławieństwo, za każdą odprawioną mszę świętą. I teraz, zanim udzielę błogosławieństwa, zawierzmy jeszcze naszą ojczyznę Królowej Polski pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, odzieżycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.